Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Tuszyński i jestem dyrektorem lotniska Warszawa-Radom. Zapraszam dziś Państwa na wycieczkę po terminalu. Zajrzymy do budynku i zobaczymy, jakie są postępy na jego budowie. Terminal został zlokalizowany w północno-zachodniej części lotniska, między innymi na terenie, który zajmował poprzedni budynek. Prace projektowe rozpoczęto w lutym 2019 roku, zaś w kwietniu 2020 roku rozpoczęto budowę, która jak widać trwa jeszcze w tej chwili. Budynek składa się z dwóch przenikających się brył. Halę główną stanowi strefa wejściowa, strefa biletowo-bagażowa, czyli tak zwana strefa check-in. Jest tutaj ulokowana również strefa przylotów wraz z odbiorem bagażu, a także urządzenia sortowni bagażu odlatującego, strefa techniczna i magazynowa. Bryła podłużna terminala to tak zwany PIRS. Znajduje się tu strefa kontroli bezpieczeństwa, a także poczekalnie odlotowe Schengen i non-Schengen wraz z gate'ami. Natomiast dla pasażerów jako umilenie czasu spędzonego na lotnisku mamy do dyspozycji strefę gastronomiczną oraz handlową. Znajdujemy się w hali odbioru bagażu. Tutaj właśnie pasażer przylatujący będzie mógł odebrać swoją walizkę. W trosce o najmłodszych podróżnych przygotowaliśmy strefy z placami zabaw, gdzie będą mogli radośnie oczekiwać na swój lot. Wysokość budynku osiąga około 10 metrów, zaś jego rozmiary są imponujące. Elewacja frontowa ma blisko 260 metrów, zaś prostopadła oś osiąga 280 metrów. Powierzchnia terminala również robi wrażenie. Wynosi 30 tysięcy metrów kwadratowych, czyli 3 hektary. Można to porównać do 4 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Dojazd do terminala zapewniony będzie z dwóch kierunków. Od strony ulicy Lubelskiej, a także dodatkowy dojazd od strony Alei Wojska Polskiego. Przed terminalem zlokalizowana jest strefa parkingów wraz z dworcem autobusowym oraz strefą Kiss and Fly. Od strony airside budynek terminala otoczony będzie płytami postojowymi, na których następować będzie obsługa pasażerów i ich bagażu. Po dotarciu na lotnisko pasażer udaje się do strefy check-in, czyli do odprawy biletowo-bagażowej, gdzie może nadać bagaż na swój rejs, a także odebrać kartę pokładową. Po odprawie biletowo-bagażowej pasażer udaje się do strefy kolejkowania przed kontrolą bezpieczeństwa, a następnie przechodzi do strefy kontroli bezpieczeństwa, aby zostać dopuszczonym do wykonania lotu. Dziękuję Państwu za dzisiejszą wspólną wędrówkę. Jak widać, prace na terminalu są kontynuowane. My zaś w kolejnym odcinku zajrzymy do pomieszczeń technicznych. Zapraszam zatem na trzeci odcinek vloga.